kłaniam się Państwu, Stanisław Bury, jestem kierownikiem ludowego zespołu Katarzynki ze Śnawki Górnej, gmina Radków, piękna ziemia kłodzka. Zespół nasz powstał tak naprawdę w 1994 roku, ale w obecnym składzie, czyli przy obecnej kapeli, obecnym repertuarem, w przyszłym roku obchodzić będziemy pierwszą skromną rocznicę 10 lat powstania. Zespół nasz ma korzenie związane z ziemią sądecką, skąd przyjechali nasi rodzice. Dlatego nasza muzyka, jak i elementy stroju są związane właśnie z tamtymi regionami. A że mieszkamy właśnie w takim regionie pięknym na ziemi radkowskiej, gdzie mamy piękne lasy, jeziora, pagórki, więc wszystko to, co było tam, co rodzice zostawili, czują się jakby u siebie. I stąd w tych naszych utworach przewija się ta nutka góralska. Próbujemy się w tych utworach zbliżyć do ich dziedzictwa, przekazują nam to, co tam śpiewają. Dlatego nasze utwory raczej są takie niepowtarzalne, dlatego że staramy się z ich zbioru przywozić tu, w własnym wykonaniu to robić i śpiewać dla każdego, dla kogo. No muszę powiedzieć, że z początku był to zespół taki może spokojny, delikatny, ale później się okazało, że mamy rocznie około 40 koncertów. Ale proszę pamiętać, że nie są to tylko występy tutaj. My również występujemy w czasie kolęd, w czasie takich imprez jak Dzień Niepodległości na przykład, czy kolędy i tak dalej. Oprócz tego, że lubimy występować na pięknej scenie, chcemy też trafić do ludzi, którzy czasami nie mogą tu przyjść, czyli dom opieki społecznej, szpitale i tak dalej. I najlepszą naszą zapłatą właśnie za te występy są oklaski i jednokrotnie łzy tych ludzi. I to, co widzimy tam, tą radość, pozwala nam na to, że możemy dalej pracować i cieszyć się, że to robimy naprawdę dla zwykłych ludzi. Ile was jest teraz w zespole? W tej chwili w zespole nas jest docelowo 15 osób. Oczywiście wiadomo, że są jedne, muszą odjechać, praca i tak dalej, ale staramy się razem z kapelą być w tej grupie, żeby było w granicach 13-15 osób. Cieszymy się, że mamy taki przekrój, że jest mama i jest córka. A były okresy takie, że była babcia, córka i wnuczka. Czyli jeszcze jeden element ważny, jest to zespół pokoleniowy. Czyli tą mamy nadzieję, że po nas na pewno ktoś to dalej będzie. Świetnie.